Witam, jestem Sami z Favzi Academy. W tym filmie będę mówić o, jak utworzyć prezentację programu PowerPoint. W zaledwie kilka kliknięć zapisz treści prezentacji na nowy plik w programie Microsoft Word. Dodaj style do treści. Dodaj styl H1 do tego, co uważasz za tytuł slajdów. Dodaj styl H2 na pierwszym poziomie od slajdów tiret. Dodaj styl H3. Do drugiego poziomu z slajdów tiret i tak dalej. Dobra prezentacja nie powinny mieć więcej niż drugi poziom od slajdów tiret. Zapisz plik i zamknij go. Punkt otwarty moc i utworzyć nowy pusty plik na karcie narzędzia główne w grupie slajdy. Kliknij strzałkę w dół małe obok nowy slajd. Kliknij slajdy z konspektu. Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie plik zawierający zarys. Włóż w prezentacji wszystkie treści, zorganizować w innym slajdzie automatycznie. Pamiętaj, wszystkie H1 nagłówek styl. W pliku tekstowego słowo jest obecnie oddziela tytuł slajdu. Wszystko stylu nagłówek H2 jest obecnie pierwszy poziom slajdów tiret. Wszystko stylu nagłówek H3 jest teraz drugi poziom slajdów tiret. Teraz można zastosować motyw do prezentacji. Wybierz zakładkę wzór na wstążce, a następnie znajdź grupę tematy. Każdy obraz przedstawia motyw. Wybierz żądany temat. Wybierając motyw, tematem będzie stosuje się do całej prezentacji. Mam nadzieję, że ta informacja jest przydatna. Dziękujemy za oglądanie Favzi Academy. Proszę jak subskrybuj, udostępnić ten film i odwiedzenia naszej strony internetowej favziacademy.com.